Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, tytułem wstępu i określenia pewnego rysu historycznego. Opodatkowanie w Polsce węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych zostało przewidziane w ustawie o podatku akcyzowym, w tymże w okresie do 1 stycznia 2012 roku wyroby te zgodnie z przepisami unijnymi były zwolnione od akcyzy. Przepisy regulujące szczegółowo zasady opodatkowania wyrobów węglowych zostały wprowadzone z dniem 2 stycznia 2012 roku w drodze nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz przez przepisy wykonawcze do tej ustawy. Należy dodać, że dla wyrobów węglowych wprowadzono maksymalny zakres zwolnień od akcyzy określony w dyrektywie dla krajów członkowskich, jak również minimalną stawkę akcyzy. Trzeba wyjaśnić, że podatek akcyzowy jest podatkiem konsumpcyjnym nakładanym na różne wyroby, nie na tylko wyroby luksusowe, który ma mieć bodziec ekonomiczny w zakresie korzystania z tych wyrobów. W tym zakresie to dotyczy, jest powiązane z polityką energetyczną. W związku z tym, że uprzednio w obrocie wyrobami węglowymi występowały nieprawidłowości, wprowadzono zasadę dokumentowania przemieszczania wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy na każdym etapie obrotu. W tym celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zwolnień do akcyzy został wprowadzony tak zwany dokument dostawy, którego forma uwzględniała różnorodność i często dużą złożoność obrotu tymi wyrobami. Jednak ze względu na brak zaufania pomiędzy podmiotami dokument dostawy był przez niektóre podmioty stosowany w sposób nieuzasadniony, co nie było intencją ustawodawcy, do dokumentowania każdej transakcji, a nie dostawy, co prowadziło do dużej ilości dokumentów wystawianych i przesyłanych do urzędów, jak tutaj wielokrotnie przedstawiano. Jednocześnie trzeba powiedzieć, że ze względu na szeroki zakres zwolnień, niską stawkę akcyzy, w efekcie nie odnotowano w tym okresie obowiązywania opodatkowania wyrobów węglowych szarej strefy w obrocie wyrobami akcyzowymi. Za to niewątpliwie odnotowano dużą ilość obrotu dokumentów, które rejestrowały i służyły, towarzyszyły transakcjom handlowym, a nie dostawom. Omawiany poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym zawiera zmiany dotyczące opodatkowania podatkiem akcyzowym wyrobów węglowych, a cele przyświecające przedmiotowej nowelizacji są zgodne z celami rządu polegającymi na dążeniu do uproszczenia systemu opodatkowania akcyzą wyrobów węglowych. Realizacja tego polega na odejściu od opodatkowania każdego etapu obrotu wyrobami węglowymi z zastosowaniem jednocześnie zwolnienia i opodatkowanie co do zasady jedynie ostatniego etapu, kiedy to wyroby te trafiają do podmiotu, który dokona ich zużycia, zgodnie z zasadą, że jest to podatek konsumpcyjny, czyli opodatkowanie jego następuje na etapie przekazania do konsumpcji. W tym celu projekt zakłada odstąpienie od instytucji pośredniczącego podmiotu węglowego jako podmiotu uczestniczącego w obrocie oraz wprowadzenie nowej instytucji tak zwanego finalnego podmiotu węglowego, czyli podmiotu, który nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby węglowe w celu ich użycia do celów opałowych. Jednocześnie to odpowiada na główny problem dzisiejszej sytuacji, czyli problem dużej ilości dokumentów towarzyszących dostawie wyrobów węglowych. Rząd proponuje jednak zachowanie instytucji pośredniczącego podmiotu węglowego, co w praktyce ułatwi podmiotom funkcjonującym w branży węglowej ustalenie, czy dokonują transakcji podlegającej opodatkowaniu, czy też nieopodatkowanej, to znaczy identyfikacji swojego kontrahenta i identyfikowanie, czy należy opodatkować wyrób węglowy, czy też mają do czynienia z podmiotem zarejestrowanym jako pośredniczący podmiot i mogą bezpiecznie sprzedać to jako towar nieopodatkowany. Jednocześnie zachowanie tej instytucji pozwoli organom cały czas monitorować rynek obrotu węglem, nawet jeżeli on nie jest na tym etapie opodatkowany. W konsekwencji zachowania instytucji pośredniczącego podmiotu węglowego należałoby zmodyfikować zakres przedmiotowy oraz podmiotowy opodatkowania, zachowując zasadę, iż opodatkowaniu podlega ostatni etap obrotu wyrobami węglowymi,
co będzie odpowiedzią na dzisiejsze problemy związane z rozliczaniem strat, ponieważ na wcześniejszym etapie, jak nie mamy do czynienia z opodatkowaniem i zwolnieniem, straty w tym zakresie nie mają znaczenia podatkowego. Jeszcze raz pragnę podkreślić, że zachowanie instytucji pośredniczącego podmiotu węglowego pozwoli z jednej strony podmiotom na zachować bezpieczeństwo transakcji i identyfikacji swojego kontrahenta, a organom cały czas monitorować rynek na okoliczność ewentualnych nieprawidłowości. Jednocześnie projekt zakłada odstąpienie od regulacji zwolnień zawartych obecnie w artykule 31a ustawy o podatku akcyzowym obejmujących obrót wyrobami węglowymi pomiędzy pośredniczącymi podmiotami węglowymi z uwagi na fakt, że na tym etapie obrót wyrobami nie będzie opodatkowany. Efektem zaproponowanych zmian będzie odformalizowanie wcześniejszych faz obrotu wyrobami węglowymi, które nie będą opodatkowane i nie będą musiały być dokumentowane poprzez wystawienie dokumentu dostawy. Dokument dostawy będzie natomiast występował na ostatnim etapie obrotu, wtedy kiedy mamy do czynienia z transakcją opodatkowaną, choć zgodnie z proponowaną nowelizacją będzie mógł być zawsze zastąpiony fakturą dokumentującą sprzedaż wyrobów węglowych. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, po uwzględnieniu przedstawionych propozycji projekt będzie zgodny z planowanymi przez ministra finansów zmianami w zakresie opodatkowania wyrobów węglowych zawartymi w kolejnej projekcie ustawy o odbiurokratyzowaniu gospodarki. Ostateczne i oficjalne stanowisko rządu RP do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym jest obecnie procedowane na Komitecie Stałym Rady Ministrów. Po przyjęciu przez Radę Ministrów, co powinno nastąpić w najbliższych tygodniach, oczywiście zostanie przesłane do Marszałka Sejmu. Jednocześnie pragnę poinformować, że z tytułu opodatkowania węgla za 11 miesięcy do roku 2012 wpłynęło 72 miliony złotych, bo taką w tej chwili w sprawozdawczości mamy okres zamknięty, czyli za cały rok 2012 będzie to kwota około 80 milionów złotych. Natomiast pragnę wskazać, bo nie zorientowałem się do końca, do czego nawiązywał pan poseł Łopata, do jakiego upoważnienia ministra finansów, bo upoważnienie w tym zakresie zostało wprowadzone już do ustawy uchwalonej 16 listopada 2012 o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Było to upoważnienie do wydawania przepisów wykonawczych, które pozwoliło na to, aby minister finansów i to, co nastąpiło od 1 marca 2013 w wyniku wydania tego rozporządzenia, na zwolnienie wyrobów węglowych zużywanych w pracach rolniczych z prowadzenia ewidencji wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy oraz zwolnieniu z warunku wystawiania dokumentu dostawy sprzedaży wyrobów węglowych zwolnionych od akcyzy w ilości nieprzekraczającej 200 kg jednorazowo. Także ten element został już skonsumowany i służył właśnie zniesieniu obowiązku ewidencyjnego tam, gdzie mamy faktycznie do czynienia z przeznaczeniem towaru w sposób jednoznaczny do produkcji rolnej bądź w gospodarstwie domowym, który jest podmiotem korzystającym ze zwolnienia. Panie Marszałku, Wysoka Izba, jak powiedziałem, w sytuacji, w której rząd przyjmie oficjalne stanowisko, zostanie ono zaprezentowane, przesłane Marszałkowi Sejmu. Dziękuję bardzo.